Ruszyli, proszę bardzo, walizki, jedziemy do góry, jedziemy, jedziemy. Pomagamy, pomagamy Danielowi, zobaczcie, on tutaj próbuje się z najlepszymi. Daniel, dasz radę, spróbuj. Kordian już wędruje po nawrocie, Kordian już jest na drugich 25 metrach. Oczywiście tutaj liczy się czas, tu nie tylko trzeba pokonać rywala, to są eliminacje. Jest opona, proszę bardzo, jedziemy z oponą. Kordian jedzie z oponą, Daniel jak na razie ciężko, ciężko z walizkami, próbujemy jeszcze, próbujemy. Jest opona, uwaga, trzeba ją teraz wrzucić, ważna technika, ciężka, będzie, uwaga, jest! Ruszamy. 130 kg, słuchajcie, ciężko to podnieść, a co dopiero mówić o tym, żeby z tym spacerować. 130 kg, idą, idą. Łukasz jest minimalnie szybszy, ale tutaj zapowiada się bardzo wyrównana, zacięta walka. Jest, jest po... Idzie jak burza. Już jest nawrót. Już wędruje z górki Krzysiek. Dobrze, szybko, sprawnie. Chwila. Mariusz nie dał rady. Mariusz się poddał. Teraz jeszcze opona. Teraz jeszcze Krzysiek wędruje z oponą. Musi skończyć konkurencję. Musi dojść. Wrzucić ją i wtedy dopiero zamkniemy czas. Mariusz żegnany jest przez nas brawami i brawa również dla Krzyśka, który kończy. Jest! Krzysiek do końca. Jeszcze trzeba powalczyć z tą oponą. Jeszcze trzeba ją tutaj... O, proszę, technicznie, lekko, ciach, zrobione. Michał i Błażej ruszyli. Proszę, Michał podniósł 130 kg bez problemu. Teraz ruszył szybko, sprawnie. Jest nawrót. Nasz kamień już nie waży 120, już trochę mniej, lekko naruszony, ale w jakim tempie pokonuje Michał. No widzimy już tutaj, kto będzie faworytem w końcowej rywalizacji. Już w tych eliminacjach możemy zobaczyć, który z zawodników jest w formie, który z zawodników jest przygotowany. Trzeba podnieść tę oponę, to jest najgorsze. A Błażej się nie poddaje, walczy, walczy Błażej. Tymczasem będzie koniec konkurencji i uwaga, włożył oponę, ciach, koniec, czas. Ruszamy, poszły walizki szybko w górę. To nie będzie walka z ciężarem, to będzie walka z czasem, widzicie? O, Mariusz, widzę, dobrze przygotowany, dobrze idzie, duże tempo. Bartek walczy, spokojnie, jest nawrót. Mariusz, proszę, proszę, Mariusz za chwilę rzuci walizki, tak jest, i weźmie się za oponę. Może być dobry czas, szybko ta opona powędrowała, Bartek już też, ale on wie, że to jeszcze dopiero początek, to jeszcze nie trzeba wszystkich sił wkładać. Trzeba zachować trochę sił na finał, to jest ważne, żeby odpowiednio rozłożyć te siły. A jaka nie, jak szkoda, że ona nie weszła, jeszcze trochę. No i proszę, Bartek technicznie to zrobił. Podnieść. Oczywiście chwyt tutaj gwarantuje od razu, że można iść. 130 kg prawej, 130 kg prawej, 260 kg. Oni, zobaczcie, prawie biegną z tym. Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne, ależ jest w formie. No, robi nawrót Jacek, a tymczasem już zakończona i opona. I jedziemy z oponą. O, Mateusz jest w formie, jest w formie. Jedziemy, jedziemy. No, wydaje mi się, że to może być najlepszy czas. Teraz ważne, włożyć, włożyć. Dobrze to, szybko, sprawnie. Jest opona, poszła, brawo! 130 kg. Jedzie Przemek i ma doping wszystkich. Ma doping publiczności. I ten doping go niesie. Jedzie Przemek, jedzie. Będzie nawrót. Będzie można to zaraz porzucić. Jeszcze moment, Fachowi. Jest i opona, będzie dobry czas, jest niezłe tempo. Opona też swoje waży, to nie jest takie proste, żeby ją sobie zarzucić na ramię. Dopingujemy, wspieramy, idzie, idzie. No i jeszcze oczywiście
W związku z tym, że sam startuje, widzicie, tutaj nie musi trzymać się toru, tutaj nie ma problemu, jeszcze trzeba tę oponę na koniec włożyć, jeszcze wrzucić ją. No i teraz technika, ciach, do góry, cało, leciutko poszła, jest zakończona konkurencja, brawa dla Przemka! W ciągu 60 sekund jak najwięcej razy trzeba podnieść. Oczywiście zawodnicy, którzy w pierwszej konkurencji byli w czołówce, teoretycznie mają pewne miejsce w ósemce, ale liczy się to, żeby w następnej rundzie rolę, jeżeli nie siła, jeżeli nie masa, to przecież potrzebne są do prędkości pokonywania konkurencji. Pójdzie, 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 jest zaliczone, jest podniósł, brawo, brawo Daniel. Stanowisko, a więc można jechać. Proszę bardzo, chwilę oddechu, jeszcze drugie powtórzenie po przerwie. Jeszcze dźwignął dwa razy, jeszcze podniesie, jest trzecie po tej przerwie. Jest super wynik, 13 jak na razie najlepszy wynik. Jest 13, jest najlepszy, będzie jeszcze 14, proszę bardzo, jest 14. Przemek już zaczął, jest 2, jest 3, jest 4, jest 5, jest 6. 440 kg, prawie jak nasi bliźniacy z walizkami. Leciutko, proszę, jakby bez wysiłku. On dźwiga 400 kg za sobą. Niesamowite. W tej chwili najlepsi podchodzą do drugiej konkurencji eliminacji, drugiej rundy eliminacji. Michał Kopacki za chwilę rozpocznie, Bartłomiej Bąk w tej chwili kolejne powtórzenia. Kolejnych powtórzeń i nogi, udar. Tutaj przywodziciele z tyłu, to jest niezwykle ważne i oczywiście cały grzbiet, aż do tam pośladnie konkurencji. Tak, żebyśmy wszyscy mogli oglądać najlepszego. Raz, dwa, trzy, wszyscy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, 18, 19 i 20! Konkurencją przegrywający odpada, ruszyli. Na razie równo. Na razie równo. Dwa przełożenia. Nie ma nikt przewagi. Pomagajcie, pomagajcie. Albo Krzysiek, albo Mariusz. Jedziemy, jedziemy. Krzyczcie tam do nich, żeby oni to słyszeli. Jest worek. Jest worek, minimalnie chyba Krzysiek, tak jest teraz przy tej technice, no ale który wrzuci pierwszy? Chyba Krzysiek ma przewagę, Krzysiek, Krzysiek, wrzucił worek, nie spadł, biegnie do wieży, Mariusz został z tyłu, Krzysiek teraz musisz to dźwignąć, teraz musi to klepnąć w górę, idzie, idzie, ale Mariusz chyba teraz zyskał przewagę, Krzysiek nie może sobie poradzić, nie może sobie poradzić, Mariusz coraz jeszcze chwila, jeszcze jest Mariusz, który ma zdecydowanie mniej włosów, chociaż u Korniana też szału nie ma. Kornian z Bartkiem, rywalizacja, Bartek, ale wrzucił teraz tempo. Musi być 6, musi być 6, sędziowie liczą. No, zdecydowana przewaga Bartka, duże spokojem na razie. Bartek ma worek, Kornian jeszcze nie, teraz dopiero podniósł worek. Bartek już go ma, ale nie na ramionach, zobaczcie. To nie jest do końca uchwyt taki, żeby to wrzucić na barki. Wiadomo, że Kornian będzie miał trochę łatwiej. Proszę, jaką przewagę zyskał Kornian, ale spadł worek. Zaraz pytamy sędziów, jak to wyglądało, ale spadł po jakimś czasie. Kornian czy Bartek? Kornian, Kornian! Kornian jeszcze, jeszcze brakuje. Nie ma, nie ma, jest zaliczona konkurencja. Już Michał bierze worek, już go teraz sobie zarzuci. Jak to zrobi? Jest na barku, szybciutko. Jakby nie ważył 90, ale 30-40 kilo. Zobaczcie, jak Przemek musi się męczyć, żeby ten...
zawodnik powie. Proszę, Michał poklepał woreczek. Michał jeszcze wierzy, ale już wie, że wygrał. Michał już wie, że wygrał. Dawaj, zobaczcie, co on robi. Zobaczcie, co on robi. Wie, że wygrał i teraz udokumentuje to wciągnięciem 90 kg. Jak na razie równo, Mateusz minimalna przewaga, ma już drugi obrót za sobą, drugie przełożenie, trzecie, takich przełożeń musi być 6, opona 270 kg, zobaczcie, gdzieś tam można sobie pomóc nogą, Mateusz już ma 6 przełożeń za sobą, biegnie do worka, objął go czulem, wrzucił, a i problem był, żeby wrzucić na barki, widzieliście, chciał sobie zarzucić, później już nie było czasu, a teraz Jacek walczy z tym workiem, walczy, żeby go gdzieś wrzucić sobie na bark, jest! Nie przeważy. Biegnie już Mateusz do wieży. Mateusz wierzy, że wygrał. Mateusz już się gdzieś tam pod nosem uśmiecha. Ale jeszcze trzeba skończyć wieżę. A Jacek jeszcze zaraz będzie biegł do wieży. Mateusz, uwaga! I nie ma, uwaga, uwaga, przejdzie, jeszcze trochę, wygrał, zobaczcie, on się dopiero rozpędza. Jedziemy, panowie, w górę, poszedł, no i mamy zwycięzcę. Jest piąty przerzut. Już jest to 650 kg, chwila, zobaczcie, to już jest zmęczenie, Dorian już ciężko dycha, ma czas, żeby przerzucić kamień, ten czas jest ograniczony, więc trzeba to dźwignąć, trzeba to przenieść, będzie szósty i jeszcze trochę, jest po raz szósty kamień przerzucony na drugą stronę. Ależ zmęczenie, ależ dają z siebie do końca wszystko, co tam jeszcze zostało z sił. Jest sześć, dziewięć, jedziemy szósty raz, jedziemy, to musi być odpowiedź. Mariusz daje! Jest szóste, Mariusz, no i teraz. Czy przeciwnik da radę po raz siódmy? Próbuje Kordian. Jedzie do góry. Jest kamień na brzuchu. Jest kamień w przysiadzie. Teraz da radę. Nagle jakby odzyskał siły. Z jaką łatwością ten siódmy raz przerzucił. Jest power, jest siła. No i teraz Mariusz już był pewien, że to koniec rywalizacji, że nie będzie musiał ten siódmy raz podnosić, ale musi po raz siódmy. Mariusz, góra, jedziemy po raz siódmy. Jeszcze, przerzucił, ale z tobą niczym, ale walka, jest po siedem. Patrzę sobie w oczy, czy ten drugi da radę po raz ósmy przerzucić kamień. Jest ósma próba, jedzie w górę Kordian. Ciężko podnieść, już tutaj, ale jeszcze teraz brzucha. Nie, jeszcze chwilę, jeszcze spróbuję. Nie poddaj się, pomagamy mu. Jedzie, pojechał po raz ósmy. Czy przeciwnik odpowie? No, Mariusz. Ósmy raz, ileż to kilogramów? 8 razy 130, to już jest ponad tona. Na drugą stronę przerzucona poprzeczki. Jak najbliżej, ale żeby nie zawadzić. Ósmy raz trzeba przerzucić kamień o wadze 130 kg. Wyślizguje się z rąk, te ręce spocone. Ciężko to złapać. Jest przysiad tutaj podparty, no bo już ciężko, nie dał rady. Mariusz, ależ to była walka, ależ to było. I startują. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, technika. Prowadzi Mateusz Ostaszewski i jedziemy. Druga, trzeba wypchnąć przeciwnika. Wypchnąć. Będzie walczył. Uwaga, Michał walczy. Walczy Michał, ale znakomicie. Mateusz Ostaszewski. Uwaga, rozpoczynamy miejsca od piątego.
7 do 8. Byli razem z nami, walczyli Przemysław Ciechanowski. Przemek, to jest właśnie dla ciebie upominek. Przemek staje koło podium. Przemysław Ciechanowski, medal od sędziego. Miejsca od 5 do 8. Również miejsca od 5 do 8. Jacek Ostrowski. Brawa dla Jacka. Dzięki, Jacek, za walkę. Dziękujemy bardzo. Upominki od organizatorów, nagrody finansowe, Ocean Park oczywiście również. Medal na szyi wręczony. Na miejscach od 5 do 8 uplasował się również Krzysztof Kacnewski. Krzysiek, jest dobrze, jest 8, jest finał. Brawa. Dekoracja. I również na tych miejscach od 5 do 8 Bartłomiej Bok. Bartek stanął z drugiej strony podium. Już w bluzie Strongman. Gratulacje. Jest koperta za wysiłek. Jest upominek, specjalna torebka. Tam są upominki od Ocean Parku. Jest dyplom. No a teraz uwaga. Miejsce 4. Stanie tuż obok podium. Mariusz, skocz tutaj z jednych, zróbcie mu trochę miejsca obok podium, a właśnie poprosimy Przemka, żeby się przesunął. Mariusz, gratulacje, jest 4, to podobno najgorsze miejsce dla sportowca, bo tak blisko podium, ale jednak zabrakło, żeby być na podium. Na miejscu 3. Wrzucił kamyczek do ogródka przeciwnika. Na podium, na 3 miejscu staje Kordian. Otrzymuje oczywiście prezenty od Ocean Parku. Otrzymuje również nagrody finansowe. Zobaczcie, jaki spocony, zobaczcie, jaki zmęczony. Ile wysiłku ta ostatnia konkurencja. Te kamienie to się będą po nocach śniły. Kordian Polczak, miejsce 3. Na miejscu 2. Nasze zawody, Mistrzostwa Polski, wyeliminuj swojego przeciwnika. Zakończył Michał Kopacki. Miejsce 2. Michał, gratulacje. A teraz umawiają się, kiedy rewanż, kiedy sprawdzą się znowu. Michał na 2. miejscu podium. Gratulacje od sędziego, gratulacje od przedstawiciela organizatora, przedstawiciela Ocean Parku. Dziękujemy bardzo. Przypominamy wszystkim, że we wtorek od godziny 18 tutaj koncert Gwiazdy, Disco Polo, MIG, Boysi, to wszystko już we wtorek, a więc 2 dni oddechu i we wtorek wracamy do Ocean Parku. A teraz oczywiście moment najważniejszy. Mistrzem Polski najskuteczniej eliminował swoich przeciwników jest pracuje. Słuchajcie, to zwycięstwo to są naprawdę tony, tony przerzucone na treningach. Tutaj nie ma prezentu, tu nie ma tak, że przychodzi ktoś i wygrywa, bo jest, dajmy na to, szybki, silny, tak się nie da. To trzeba wypracować, to trzeba wszystko wytrenować. Brawo, brawo dla zwycięzcy, brawo dla pozostałej 8, brawo dla wszystkich 13 zawodników, którzy byli razem z nami. Mateusz, pokaż, specjalnego rekina dostałeś podobno. O właśnie, ugryz rekina.